się, strach się z grobu miesza. Anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został. Pan z martwych powstał. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Dzisiaj druga niedziela Wielkiej Nocy. Niedziela, która kończy oktawę, ale również niedziela, która na prośbę samego Pana Jezusa, który zwrócił się do siostry Faustyny, jest niedzielą Bożego Miłosierdzia. Jezus obiecuje, że każdy, kto będzie zwracał się do Niego, zostanie wysłuchany. Dlatego przychodzimy, żeby się spotkać z Nim i doświadczyć Jego miłosierdzia i Jego zbawczej mocy. Na początku, jak zawsze, uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata. Przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwale Boga Ojca. Amen.
Tę najświętszą ofiarę sprawuję w intencji świętej pamięci Wiktora Sawickiego w piątą rocznicę śmierci, wypraszając dla niego dar życia wiecznego. Modlimy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni. Jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni. Jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Niech dom Arona głosi łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Abym upadł, uwierzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pańska moc okazała. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się z radości niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczą śladu gwoździ i nie włożą palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożą w bok Jego, nie uwierzą. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Podobnie jak uczniowie z dzisiejszej Ewangelii, jesteśmy pozamykani w naszych domach, i również jesteśmy pozamykani z obawy przed, nasza obawa jest przed koronawirusem. Jezus chce przyjść do nas tak, jak przyszedł do swoich uczniów.
Kiedy apostołowie byli zamknięci w wieczerniku, Jezus przychodzi do nich pierwszy. Jezus zawsze jest pierwszy. Jezus wychodzi z inicjatywą, chce być blisko człowieka, tak jak był blisko apostołów. Przychodzi, staje pośrodku i mówi do nich: pokój wam. Ta sytuacja nie była łatwa. Pamiętajmy, że apostołowie byli po zdradzie. Oni wszyscy zwiali spod krzyża, uciekli, kiedy Jezus był sądzony. To sytuacja dzieje się w dzień zmartwychwstania, wieczorem. Oni wszyscy byli jakimiś bankrutami przed Jezusem. Niby przyjaciele, 3 lata z Nim, widzieli cuda, widzieli znaki i kiedy był w sytuacji kryzysu, ich nie było. Kiedy Jezus objawia im się w wieczerniku, pewnie sobie myśleli, że będzie ich rozliczał. Będzie im wyrzucał to, że zawiedli, że nie stanęli na wysokości zadania. Ale Jezus przychodzi i mówi: pokój wam. I staje pośrodku, stanął pośrodku, żeby wszyscy mieli do Niego dostęp, żeby wszyscy Go mogli zobaczyć, żeby wszyscy mogli się o Nim przekonać. I znowu wychodzi z inicjatywą, nie chcę powiedzieć, bo to źle brzmi, ale płaszczy się przed nimi i mówi: zobaczcie moje ręce, zobaczcie mój bok, zobaczcie moje nogi, to ja jestem. Jakby Jezus żebrał o ich wiarę, żeby uwierzyli, że to jest On. Pokazuje wszystko i mówi: co jeszcze mogę dla was zrobić, żebyście uwierzyli, że to ja jestem? No zobaczcie, dotknijcie. No. Oto jest postawa Jezusa, który zawsze jest po stronie człowieka i zawsze przychodzi do nas i zawsze Jego, nasze dobro leży Mu na sercu. I również w tych trudnych czasach, które przeżywamy, On nie jest po stronie koronawirusa. To nie Bóg nam go zesłał. Bóg jest po stronie nas. On chce nas wyprowadzić z lęku i z niebezpieczeństwa. To Bóg jest tym, który zawsze w imię miłości wyzwala człowieka. Oto staje również w okresie pandemii, aby być z nami. Moje zamiary są pełne pokoju, nie zguby, mówi Pan w Piśmie Świętym. I Bóg uczestniczy w naszych cierpieniach, i Bóg uczestniczy w tej trudnej sytuacji, i Bóg jest z nami i mówi do nas: wszystko będzie dobrze. Ale żebyśmy to zrozumieli, że nie daje nam jakichś naiwnych, bezpodstawnych nadziei. To trochę sytuacja jest taka, jak płonie dom, matka bierze w swoje ramiona swoje dziecko, płomienie sięgają aż do nieba, belki stropowe walą się, jest olbrzymia temperatura, próbują wydostać się z niebezpieczeństwa i kiedy matka mówi dziecku: wszystko będzie dobrze, nie bój się, to nie chcę mu powiedzieć, że wszystko jest w porządku, nic nam się nie stanie, przecież ta sytuacja w ogóle nam nie grozi. Raczej ta matka chce powiedzieć dziecku: cokolwiek by się stało, zrobię wszystko, żeby cię z tej sytuacji wydobyć. Nigdy cię nie zostawię. Jesteś moją miłością i dokonam wszelkich starań, żebyśmy z tego wyszli bezpieczni. To samo mówi Jezus, który przychodzi do apostołów, mówi: pokój wam, nie bójcie się, jestem z wami, przeprowadzę was. I to samo mówi w dzisiejszą niedzielę również do nas. Nie lękajcie się, nie bójcie się, oto jestem z wami. Bóg jest po naszej stronie, bo Bóg jest miłosierdziem.
Dzisiaj niedziela Bożego Miłosierdzia. Tu w świątyni mamy obraz, który został namalowany zgodnie z wizją siostry Faustyny, ale właściwie chyba w każdym polskim kościele można go spotkać. Na tym obrazie Jezus ma przebite ręce i nogi. To jest Jezus po zmartwychwstaniu. Jezus, który nie stoi w miejscu, ale który wychodzi ku człowiekowi. Inicjatywa zawsze jest po stronie Boga. Bóg jest tym pierwszym. I On nas chce czegoś nauczyć. To w naszym życiu nie chcemy być w przebaczeniu i w dobroci nie zawsze pierwsi. Kiedy jest jakiś konflikt, to ktoś mówi, ja nie zadzwonię, niech on zadzwoni. Ja mu dzień dobry nie powiem, niech on powie. Nie chcemy być pierwsi. Jezus jest tym pierwszym, który idzie i chce szerzyć swoje miłosierdzie. Kiedy apostołowie byli w wieczerniku i kiedy przychodzi Jezus, to mówi, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, którym zatrzymacie, będą zatrzymane. W wieczerniku daje również sakrament pokuty, sakrament miłosierdzia. To, co Bóg najwięcej, najbardziej, najobficiej może nam dać, to swoje przebaczenie. Kiedy jesteśmy winni wobec Niego, kiedy zgrzeszyliśmy, kiedy popełniliśmy jakieś nieprawości wobec Boga, który jest wszechmocny, doskonały, jest Panem nieba i ziemi, człowiek przychodzi i to, co największego, najcenniejszego Bóg mu chce dać, czy może dać, to przebaczenie. Kiedy Bóg mu mówi, przebaczam ci. Nie pamiętam ci twojego grzechu. Kocham Cię nadal. I w niedzielę Bożego Miłosierdzia Bóg przychodzi z przebaczeniem wobec każdego z nas. I przebaczenie jest owocem miłosierdzia. I my jesteśmy zaproszeni do tego, aby być apostołami miłosierdzia poprzez szerzenie przebaczenia tym, którzy wobec nas zawinili. Oto jest obraz Chrystusa zmartwychwstałego, który przychodzi do człowieka, który mówi, nie martw się, nie bój się, pokój z tobą, ja będę z tobą i przeprowadzę cię przez to. I Boga, który oferuje nam przebaczenie, które jest owocem miłosierdzia. Niech ta niedziela będzie dla nas inspiracją do tego, żebyśmy również my byli miłosierni. Amen. Panie Boże, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół,
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Bóg jest Ojcem doskonale wsłuchanym w potrzeby swoich dzieci. Z wielką ufnością wołajmy do Niego w naszych potrzebach. Miłosierny Ojcze, umocnij darami Ducha Świętego papieża, biskupów i prezbiterów, aby przy wsparciu całego ludu chrześcijańskiego głosili dzieło odkupienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, udziel darów Ducha Świętego tym, którzy podejmują dzieła miłosierdzia na rzecz bliźnich. Dodaj im odwagi do pełnienia ofiarnej służby na wzór Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, porusz mocą Ducha Świętego serca zatwardziałych grzeszników, aby zdecydowali się odwołać do Twojego miłosierdzia i zostali uratowani od kary wiecznej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, który dajesz życie wieczne tym, którzy o to proszą, obdarz nim świętej pamięci Wiktora Sawickiego, którego polecamy Ci w piątą rocznicę jego śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, przyjmij również nasze intencje, które powierzamy Ci w chwili naszej osobistej modlitwy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, obdarz swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami wszystkich, którzy w tym czasie wspierają naszą parafię. Dzięki nim może ona w jakiś sposób przynajmniej materialnie funkcjonować. Obdarz ich hojnie swoimi łaskami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Boże, Ty posłałeś swojego umiłowanego Syna, aby nas zbawił. W swoim miłosierdziu wysłuchaj nas i pomóż nam zachować życiodajne owoce Jego męki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo pojąć nie może. Ja módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzech świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idziesz w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Wiktorze, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży,
odpuścisz grzechy świata, obdasz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jezu miłości Twej, ukryty w hostii tej, wielbimy cud, żeś się pokarmem stał, żeś nam swe łaski zdał, żeś skarby łaski zlał na wierny lud. Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów swych zraniły Cię, uczniom, co w Bogu tkwi, otwierasz serca drzwi, by w Twojej boskiej krwi obmyły się i w boskim sercu tam schronienie dajesz nam, o Jezu mój, aby nas żądłem swym wróg nasz nie dotknął w nim, by się przed piekła złem lud ukrył Twój. O Jezu, ufam Tobie, za ręce stopy obie, za przebite serce ufam, ufam Tobie. O Jezu, ufam Tobie, za ręce, stopy obie, za przebite serce ufam, ufam Tobie. O Jezu, ufam Tobie, za ręce, stopy obie, za przebite serce ufam, ufam Tobie, ufam Tobie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj w drugą niedzielę wielkanocną, kończącą oktawę, przeżywamy uroczystość Miłosierdzia Bożego, Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W związku z tym zapraszam wszystkich na godzinę 15, na godzinę Miłosierdzia. Wiadomo, do kościoła w ograniczony sposób, natomiast do duchowej i internetowej więzi jak najbardziej. O godzinie 15 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia i odmówimy również akt oddania świata Bożemu Miłosierdziu. Chciałbym przypomnieć, że
Siostra Faustyna w dzienniczku mówi, że, znaczy Jezus jej powiedział, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na powtórne jego przyjście. Nie wiemy, co to oznacza. Niektórzy mówią, że tą iskrą był Jan Paweł II i jego pontyfikat. Ale w każdym bądź razie orędzie siostry Faustyny jest przejmujące, ale też budzące wiele nadziei. Dlatego o 15 zapraszam na koronkę do Bożego Miłosierdzia. Msza święta transmitowana z kościoła parafialnego w Pętargowie codziennie o godzinie 18. Oczywiście widzimy, że jest odmrażana gospodarka i to jest bardzo dobre, ale przez odmrażanie gospodarki stracimy naszą śpiewaczkę, panią Mirkę, która prawie przez miesiąc nam tu trochę mniej śpiewała, ale musi wrócić do pracy. I dlatego będziemy szukali nowych talentów, może zawitają w tygodniu, żeby zadbać o oprawę muzyczną w czasie Eucharystii. Ja muszę powiedzieć, że koronawirus w Pętargowie spowodował to, że w tych mszach świętych uczestniczy więcej osób niż zazwyczaj. Generalnie w tygodniu przed koronawirusem na mszy świętej nie było nikogo, albo dwie osoby, albo trzy. No to tak mniej więcej było. A teraz prawie codziennie są co najmniej trzy, no ale przed odbiornikami internetowymi, przed komputerami potrafi być 10 komputerów, czyli jeszcze może z 10-20 osób więcej, więc dla nas to jest przyrost kilkaset procent. Będziemy kontynuowali transmisję, ale też będziemy odmrażali trochę życie ze względu na ustanie niektórych obostrzeń i tu wymierzyłem, że w naszym kościele może w niedzielę, od następnej niedzieli gromadzić się 19 osób, ale gdyby się okazało, że jest więcej osób, to trochę będziemy przychodzili w plener. Mamy takie plenerowe ławki, które przed kościołem w bezpiecznych odległościach ustawimy, nagłośnienie mamy na zewnątrz, więc nikogo z kościoła nie wygonimy. W związku z odmrażaniem wszystkiego, odmrażamy też sprzątanie kościoła, ponieważ ostatni raz kościół sprzątali państwo kropińscy i to było dawno temu, więc zapraszam kolejną rodzinę do posprzątania kościoła w tygodniu, pewnie najlepiej w soboty, zawsze w soboty był sprzątany kościół. W tygodniu też będzie otwarty kościół, codziennie od 9 do 20 będzie kościół otwarty, więc jeśli ktoś będzie chciał wyjść na spacer i będzie miał potrzebę duchową przyjścia do kościoła, bo bardzo długo nie był, a większość bardzo długo nie była, to gorąco zapraszam. On będzie po prostu otwarty przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczeństwa. Ponieważ oglądają nas też parafianie z Jarosławska i z Przekolna, w Jarosławsku może być w kościele 30 osób, bo kościół jest trochę większy, i w Przekolnie również 30 osób, więc jeśli ktoś ma życzenie, to od przyszłej niedzieli gorąco zapraszam. Ten okres koronawirusowy, no wiadomo, jest ciężki, ale on też pokazuje wiele dobrych rzeczy. Na przykład jak wszyscy jesteśmy solidarni, jak wszyscy stanowimy jedno. Bardzo chciałbym też podziękować, tylko tyle mogę, tym wszystkim, którzy wykazali również tą solidarność, jedność, współczucie jakieś wobec naszej parafii, poprzez dar materialny, no bo na razie tak możemy się wspierać. Bardzo dziękuję tym pięciu rodzinom, które w tym tygodniu wsparły naszą parafię, odnalazły konto parafialne na stronie internetowej i złożyły ofiarę. Chciałbym, wszystkie te osoby były ze Szczecina, z mojej poprzedniej parafii, tym bardziej jakoś mi jest, no nie chcę powiedzieć, że miło, ale miło, że o mnie pamiętają i chcą być z naszą parafią. Mam nadzieję, że kiedyś nasi parafianie ich poznają i wspólnie się spotkamy. To już pan sołtys obiecał tego ziemniaka, pieczenie, więc
Mam nadzieję, że będzie nam dane być ze sobą. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i bardzo obiecuję, że będę o Was pamiętał w modlitwie. Jeszcze na koniec intencje mszalne. W poniedziałek w Bendargowie msza święta transmitowana w intencji Bogdana i Jolanty Chęć o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. We wtorek o 18 msza transmitowana w intencji Macieja i Anety Sobieraj o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. W środę o 18 o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Mikołaja Materne. W czwartek o 17 w Jarosławsku za Zbigniewa Wilfreda Grzegorek oraz Władysława Czaję, a o 18 w Bendargowie msza transmitowana o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jerzego i Beaty Ciesielczyk z okazji imienin Jerzego. W piątek w Bendargowie za świętej pamięci o 18 Jadwigę Mikrut i Grzegorza Kujawę z prośbą o życie wieczne dla nich i w sobotę o 18 w Bendargowie o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Przemka i Anny oraz ich syna za całą rodzinę Stypik, a o 19 w Jarosławsku w intencji Henryki i Krzysztofa Wójcik o Boże błogosławieństwo z okazji 40. rocznicy sakramentu małżeństwa. I w przyszłą niedzielę w Jarosławsku o 9 za Stefana i Genowefę Dytkiewicz oraz Rutę i Eugeniusza Kurlapskich, o 10.30 w Bendargowie za Jerzego Lewickiego, za Martę, Bronisława, Dariusza i Henryka Zadłużnych, o 12 w Przekolnie za Wojciecha Kozło od córki z rodziną i w Krzynkach o 13.30 intencja wolna. Wszystkim solenizantom składam najlepsze życzenia. To jest taki tydzień, nie wiem, czy ja tak dużo znajomych mam, ale wszystkim Wojtkowi, który tu dba o nasze nagłośnienie również, wszystkim Jerzym, wszystkim Markom, wszystkim Agnieszkom, wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą dzień swojego patrona, składamy jak najlepsze życzenia. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wesel się Królowo miła, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał Pan nad Panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali.